Ach, one wciąż pojawiają się znikąd. Komary to jedne z najbardziej powszechnych owadów na świecie. Istnieje ponad 2,5 tysiąca gatunków tych brzęczących, denerwujących i gryzących ludzi insektów. Wydawałoby się, że nigdzie nie da się uciec od ich cichej obecności i anonimowych ukąszeń. Jest jednak jedno miejsce na Ziemi, do którego możecie się udać, jeśli nie chcecie spać pod moskitierą ani trzymać obok siebie sprayu na owady. Proszę o werble! Tadam! Chodzi o Islandię. Ten europejski kraj jest odizolowany od wielu innych miejsc i charakteryzuje go duża liczba wulkanów oraz piękne krajobrazy. Ale najlepsze jest to, że możecie cieszyć się podróżą, nie martwiąc się o tych małych krwiopijców. Naukowcy zastanawiali się, dlaczego nie ma tam komarów, mimo że zimno nie jest dla nich czynnikiem decydującym o rozwoju. Owszem, wolą wilgotne środowisko od ekstremalnych warunków skrajnej północy i południa naszej planety, jednak nie mają kłopotów z rozmnażaniem się w zimnych miejscach. Cóż, komary po prostu nie przepadają za Islandią. Niektóre teorie naukowe uwzględniają mroźne temperatury. To, że komary mogą rozmnażać się na Islandii, nie oznacza, że im się tam podoba. Innym powodem może być skład chemiczny gleby i wody w tym kraju. Bzyczące insekty nie są w stanie przystosować się do tych warunków jako do miejsca rozmnażania. Głównym powodem jest temperatura i klimat oceaniczny. Komary składają swoje jaja w zbiornikach wodnych. Kiedy się wylęgną i pojawią się larwy, nie może być mrozu. To pozwala owadom powtórzyć cykl. Na Islandii każdego roku zdarzają się 3 duże mrozy i odwilże. Komary nie byłyby w stanie wtedy przeżyć. Można by się również spodziewać, że sąsiednie terytoria, takie jak Grenlandia, Wielka Brytania i Norwegia, również będą wolne od komarów, jednak wcale tak nie jest. Żyje tam mnóstwo małych krwiopijców, które mają się świetnie. Kiedyś pewnemu komarowi udało się przemknąć na Islandię samolotem z Grenlandii. Niestety lub na szczęście, sami musicie zdecydować, nie udało mu się tam przeżyć ze względu na warunki. Komary mogą przemierzać duże odległości, ale najbliższym miejscem, z którego ewentualnie mogłyby przylecieć na Islandię, jest Norwegia lub Szkocja. Znajdują się one jednak zbyt daleko. Islandia jest wolna od komarów, ale nie wygląda na to, że będzie tak wiecznie. W ciągu ostatnich 30 lat naukowcy odnotowali 400 nowych gatunków owadów. Może to oznaczać, że albo owady dostosowują się do różnych klimatów, albo klimat zmienia się, aby owady mogły się rozwijać. Z 2,5 tysięcy gatunków komarów ponad 30 żyje w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Niewykluczone, że to tylko kwestia czasu i wkrótce dostosują się do islandzkich warunków. Niektóre konkretne gatunki byłyby w stanie rozwijać się na Islandii, na razie jednak jej mieszkańcy mogą cieszyć się gładką i nieswędzącą skórą. Islandia może wydawać się odległa, ale to nic w porównaniu ze Svalbardem. Ta wyspa jest najbardziej wysuniętym na północ zaludnionym miejscem na świecie. Nikt tutaj nie uważa komarów za zagrożenie, ale za to stanowią je niedźwiedzie polarne. Tak, te największe drapieżniki na Ziemi codziennie stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi. Chodząc po mieście, można tam zauważyć znaki z napisem „Uważaj na niedźwiedzie polarne”. Na wyspie mieszkają zaledwie 3000 osób, ponad 50 różnych narodowości, które pracują głównie w górnictwie. Mimo mroźnych temperatur możecie tam odwiedzić tajską restaurację lub kupić kilka importowanych towarów w lokalnym sklepie spożywczym. Trzeba być jednak dobrze zabezpieczonym zawsze, gdy wychodzi się na zewnątrz. Jeśli na chwilę wynurzysz się z pomieszczenia, zaleca się, aby samochód stał w pobliżu, uruchomiony i otwarty. Rzecz w tym, że jeśli niedźwiedź polarny wyskoczy znikąd, będzie można bezpiecznie schować się w aucie. A jak pewnie wiecie, niedźwiedzie polarne raczej nie potrafią prowadzić pojazdów. Białe misie to jednak nie jedyne stworzenia, które można spotkać na tej wyspie. Mieszkają tam także morsy, lisy, maskonury i pingwiny. A teraz smutna wiadomość, moi drodzy. Wcale nie mamy przewagi liczebnej na tym świecie. Tak, jest ponad 8 miliardów ludzi, ale to nic w porównaniu z mrówkami. Mogą być małe, jeśli chodzi o rozmiary, ale silne, jeśli chodzi o liczby. Na dodatek mrówki mogą przenosić rzeczy setki razy cięższe niż ich własna waga. Nie znamy dokładnej liczby mrówek zamieszkujących Ziemię, ale naukowcy mogą się domyślać, że jest ich od 10 do 100 tysięcy trylionów. W przeciwieństwie do komarów, mrówki są bardzo pożyteczne dla środowiska, rozsiewają nasiona i pomagają pozbyć się rzeczy szkodzących środowisku. Budują też głębokie tunele, które mogą pomieścić miliony przedstawicieli ich gatunku.
Każda mrówka należy do jakiejś kolonii i pozostaje wierna tylko jednej. Często widzimy mrówki, które maszerują jedna za drugą, poszukując pożywienia poza kolonią. Rzadko się gubią i dokładnie wiedzą, kto należy do ich grupy. Jeśli napotkają inne mrówki, nie będą zbyt przyjazne. Wolą po prostu pozostać blisko swoich braci, aby służyć swojemu głównemu celowi, czyli chronić swoją królową. Właśnie po to się urodziły. Co ciekawe, mrówki mogą mieć różne rozmiary. Te mniejsze zazwyczaj zajmują się królową i dziećmi. Te o regularnych rozmiarach są uważane za mrówki robotnice lub padlinożerców. Budują one tunele, aby zrobić miejsce dla dzieci i królowej. Większe mrówki chronią kolonie przed wszelkimi zagrożeniami na zewnątrz, takimi jak duże owady lub inna kolonia mrówek, która postanowiła rozszerzyć swoje poszukiwania żywności. Niektóre mrówki potrafią nieźle ugryźć, a inne po prostu wtargną na wasz piknik. A na wypadek, gdybyście się zastanawiali, tak, na Islandii też są mrówki i w waszych spodniach też mogą być. A co gdybym wam powiedział, że istnieje jeden owad, który może przetrwać wszystko, łącznie z promieniowaniem? Potrafi rozwijać się wszędzie i jest mistrzem wytrzymałości. Zgadniecie, jak się nazywa? Panie i panowie, przedstawiam wam karalucha. Te robaki przeważnie lubią ciemne zakamarki i rzadko pokazują się publicznie. To super owady, które zdobyłyby złoto, gdyby istniała owadzia olimpiada. Czołgają się naprawdę szybko i czasami nawet latają. A jeśli myślicie, że możesz uciec przed nimi do wody, to nie bądźcie tacy pewni. Te pełzacze mogą wstrzymać oddech w wodzie przez 40 minut, czyli o wiele dłużej niż człowiek. Poza tym to jedne z wielu owadów, które mogą długo wytrzymać bez jedzenia. Są zimnokrwiste, co oznacza, że ich ciała potrzebują zewnętrznego ciepła, aby się ogrzać. Przez jakiś czas potrafią obyć się bez jedzenia, ale potrzebują wody i mogą bez niej przetrwać tylko około tygodnia. Dlatego karaluchy lubią żyć w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, piwnice, kuchnie lub wszędzie tam, gdzie są rury i bieżąca woda. Są ekspertami w dostosowywaniu się do różnych środowisk. Jeśli znajdziesz jednego, to najprawdopodobniej gdzieś w pobliżu są ich dziesiątki, jeśli nie setki. Jeśli karaluchy zasiedlą wasz dom, eksperci zalecają znalezienie i pozbycie się źródła, z którego pochodzą. Wyrzucajcie regularnie śmieci i upewnijcie się, że porządnie sprzątacie miejsca, w których jecie. Sprawdzajcie, czy nie są gdzieś porozrzucane okruchy chleba, którymi karaluchy lub mrówki mogłyby się poczęstować. Jeśli zauważycie jakiekolwiek otwory, przez które szkodniki mogą się przedostać do waszego domu, to natychmiast je uszczelnijcie. Każda taka dziura może przerodzić się w źródło kłopotów, zwłaszcza jeśli znajduje się obok miejsc z wodą. Jak wspominałem, istnieje około 2,5 tysiąca gatunków komarów, ale karaluchy biją je na głowę. Można naliczyć ponad 4 tysiące rodzajów na całym świecie. Jest ich naprawdę mnóstwo i są też bardzo stare. Niektóre skamieniałości sugerują, że pierwsze karaluchy pojawiły się na naszej planecie ponad 280 milionów lat temu. W całej swojej historii przetrwały wiele dużych katastrof naturalnych i bez problemu sobie poradziły. Są jednymi z niewielu stworzeń, które istnieją od tak dawnych czasów. Niektóre miejsca w pobliżu pustyni Sahara powinny uważać nie tylko na fale upałów, ale także na roje szarańczy. Stworzenia te potrafią przemierzać wiele kilometrów przez różne kraje i zjadać wszystko po drodze. Mogą skakać na duże odległości, ale mają też skrzydła do latania. Zwykle lądują na dużych farmach uprawnych i zjadają dosłownie wszystko, siejąc spustoszenie. Najczęściej można je spotkać w Afryce, ale mogą też przylecieć do niektórych miejsc na Bliskim Wschodzie i w Azji. Roje szarańczy pustynnej są nie tylko przerażające, mogą mieć realny wpływ na gospodarkę i życie ludzi. Każda fala szarańczy może zjeść doszczętnie czyjeś uprawy i pozostawić je w opłakanym stanie. W porównaniu z tym, komary nie wydają się już takie straszne, prawda?